Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Ostatnio miałem kilka pytań dotyczących Course Lock i wykorzystania przy tworzeniu hyperlapsów w Mavicu 2, ale w Mavicu 1 też możemy skorzystać z tego trybu inteligentnego Course Lock. Na czym on polega i czym różni się od Tapfly Free, który też można wykorzystać. Jeżeli chodzi o tańsze drony, możecie też spotkać określenie, które się nazywa Headless, czyli w tym momencie, jeżeli mamy funkcję Headless lub Course Lock, to dron porusza nam się po obranej danej trasie, niezależnie od tego, całkiem swobodnie pokazując dany obiekt lub też rozglądając się po horyzoncie w sposób płynny. Nie jest to taka opcja jak przy normalnym trybie, gdy próbujemy się obrócić i pokazać kawałek horyzontu, to momentalnie kierunek lotu nam się właśnie zmienia. Dzisiaj będziemy to ćwiczyć, zapraszam Was do oglądania, za chwilę startujemy, zatem let's go! Polecimy kawałek do przodu. Wzniosę się trochę wyżej. Tutaj różnice terenu są bardzo duże. I co Wam chciałem pokazać? Przede wszystkim przy tym locie swobodnym, który mamy w tej chwili, doskonałą widoczność mam. Możemy pokazać, jeżeli macie szeroki horyzont i kamera nie obejmuje całości, można właśnie wykorzystać Course Lock w ten sposób, że bardzo delikatnie sobie lewym drążkiem obracamy. Lewy drążek w tej chwili mam w lewo. Ledwie staram się dotykać, naprawdę nie mocno, i można całkiem fajnie pokazać horyzont w ten sposób. W tej chwili mam kierunek niemal zgodny z moim ustawieniem, muszę się trochę podnieść. Jak widzicie, teren tutaj się mocno wznosi. I za chwilę pokażę prawą stronę. Wiatr nas nieco na zymucie zniósł. I to jest możliwość pokazania szerszego horyzontu. Ja lecę trochę za szybko w tej chwili, spróbuję wrócić i powtórzymy to ujęcie. Zrobimy małą korektę, ale z wiatrem faktycznie leci się dość szybko, bo około 4 metrów na sekundę. Kolejna możliwość, którą tutaj mamy, to jest tryb Tapfly. Jeżeli chodzi o Mavica Pro, można ustawić sobie na pewno tutaj prędkość. Ja zaznaczę miejsce na horyzoncie i prędkość damy jak najmniejszą. Zrobimy sobie teraz go. Całkiem fajna opcja do robienia hyperlapsów, jeżeli nie mamy Mavica 2, tylko na przykład z Maviciem 1 można wykorzystać jak najbardziej tryb Tapfly. Bardzo wolno się porusza, około 1 metra na sekundę. Sam nam się porusza, czyli my możemy się skupić też na obiektach i możemy skupić się na tym, na innych aspektach typu właśnie fotografowanie hyperlapsów. Całkiem fajny tryb, my tutaj nie będziemy daleko lecieli. Przy 1 metrze na sekundę to my sobie w minutę osiągniemy około 60 metrów. Nie mamy tutaj opcji niestety free, tak jak jest w Mavicu R. Jest tylko jedna możliwość w Mavicu Pro, a mianowicie lot na wprost. Ostatnia rzecz, jaką sprawdzę, to jak on się zachowuje, jeżeli my mu zmienimy kierunek. To on zaczyna się poruszać na wprost w centrum horyzontu. I teraz obracam nim na boki. Tu mamy tryb, który się nazywa Tapfly Free. Zaczynam nagrywać Maviciem R, wzniesiemy się w powietrze. Trochę wietrznie się zrobiło. Wzniosę się na około 10 metrów. Teraz odlecę trochę wyżej i spróbujemy ustawić ekspozycję. Ekspozycję sobie ustawimy może na te chmury, tak jak teraz, i zablokuję ekspozycję.
I tutaj mamy możliwości wyboru, ja spróbuję zrobić fotografię tego ekranu. Mamy możliwość wyboru, tak, albo reverse, albo free, albo coordinate. Więc my sobie zrobimy Tapfly w wersji free. Tak jak teraz, on umożliwia obrót. Zrzuciłem już ekran, żeby to pokazać. Zakłócenia są dosyć spore. Ale istotą sprawy jest to, że możemy się obracać dookoła własnej osi, a jednocześnie lecieć w danym wybranym kierunku. Teraz patrzę w naszą stronę i teraz obracam nim na boki. Zbliżony tryb do course lock. Właśnie tu mamy tryb, który się nazywa Tapfly Free. Po dzisiejszych próbach robienia hyperlapsów w różnych warunkach i lotach w course lock, a także w Tapfly odpowiednio Maviciem Pro i Maviciem Air, mogę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, course lock jest fajny na krótsze loty, jeżeli chcemy coś pokazać krótko, czyli raczej nagrywanie niż timelapsy. Po drugie, Tapfly jak najbardziej w Mavicu Air. Tutaj właściciele Maviców Air są uprzywilejowani, bo jak najbardziej Tapfly w tym wykonaniu free świetnie może nam pomóc w pokazaniu danego ujęcia, danego punktu miasta, przelatując wzdłuż niego. Całkiem fajne to ujęcie. I utrzymujemy małą prędkość typu 1 metr na sekundę, a także możemy osiągnąć efekt wznoszenia się. Mnie dzisiaj udało się zrobić hyperlapsy na długości około 600 metrów. Robiłem ujęcia co drugą sekundę właśnie przy zastosowaniu Mavica Air. I co najlepsze, że on faktycznie, tak jak Michael Perry pokazywał, mieści się do kieszeni. Oczywiście, gdybym miał warunki na więcej dronów, to bym sobie kupił jeszcze Inspire 2 i kupiłbym na pewno Phantoma Pro, też wersję drugą. Natomiast jak najbardziej ta maszynka, jeżeli ktoś jest kreatywny, pozwoli na to, żeby zrealizować całkiem fajne projekty. Oczywiście nie wspomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie, że Tapfly od razu daje nam możliwość nagrywania hyperlapsów, czyli robienia fotografii bezpośrednio od startu. Przy waypoints jednak musimy przelecieć daną trasę i wrócić, co przy słabej baterii niestety wiąże się z tym, że nie poszalejemy przy tej drugiej rundce w waypoints. Natomiast, no chyba, że wylądujemy i zrobimy jeszcze jeden lot, ale jeżeli chodzi o Tapfly, to pozwala zaoszczędzić i baterię, i czas. I uważam, że warto spróbować w tym trybie też poeksperymentować. Poza tym Mavic Air ma niewiele tych trybów i chyba jednak właśnie Tapfly wersja albo ta free, albo ta wersja, gdzie sobie klikamy na ekranie, on po prostu leci jak najbardziej na tak. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się, pa!